jest niesamowite to, że się jedzie i to wszystko, co się ogląda w telewizji, w Waszyngton i wszystkie te budynki, Monument, Lincoln Memorial, Kongres. Ja te budynki na co dzień mijam. Jestem, można powiedzieć, troszeczkę znudzony już tymi budynkami. Niesamowite, jak jest to wrażenie samo, że tutaj się mieszka i funkcjonuje. No jest to na pewno bardzo duża odskocznia od takiego Orlando, w którym mieszkam na co dzień, czy Łodzi, z której się wywodzę. Dzisiaj jego domem jest Waszyngton, ale kilka lat temu mieszkał w Phoenix, a jeszcze wcześniej, na samym początku swojej kariery w NBA, było Orlando. To właśnie na Florydzie zaczęła się wielka przygoda Marcina Gortata z najlepszą koszykarską ligą świata. Przygoda, która trwa już 10 lat, a taki jubileusz skłania do refleksji i wspomnień. Przylądek Canaveral to jedyne miejsce na Ziemi, skąd do gwiazd jest naprawdę bardzo blisko. Stąd regularnie startują promy kosmiczne, stąd też jest bardzo blisko do Orlando Magic. A wśród gwiazd światowej koszykówki jest także jedyny Polak grający w najlepszej koszykarskiej lidze świata NBA. To Marcin Gortat. Jakie to były czasy, ludzie, jaki chudy byłem. Chudy, ale widać, że miałem więcej energii. Byłem wyskakany bardziej. Wyskakany, mobilny taki byłem. No teraz to, kurde, no teraz jest ogromna przepaść. Ogromna. Ponad połowę tych zawodników, z którymi tam grałem, już nie gra. No i jest smutne, ponieważ mój czas dobiega końca również powoli i no, trzeba gdzieś się z tym liczyć powoli. 10 lat temu na pewno byłem koszykarzem surowym. Bardzo surowym, ale bardzo energetycznym, to muszę przyznać. I no niestety tej energii już teraz brakuje w wieku tych 32-33 lat. Przynajmniej brakuje na co dzień, ponieważ jeszcze w meczu jestem w stanie się przygotować i mam tą adrenalinę i tą zaciętość, która we mnie się gdzieś tam budzi na moment meczu, ale no byłem surowy. No, kompletnie nie wiedziałem, jak się poruszać po parkiecie. Teraz cwaniactwo, które mam, wiem, gdzie się ustawić, jak się ustawić, gdzie się zasłonić, gdzie chwycić, gdzie przytrzymać zawodnika, gdzie popchnąć, żeby nie zobaczył sędzia. Sama komunikacja z sędziami nawet, z trenerami, z zawodnikami w czasie meczu, no jest ogromna przepaść. Takie osiągnięcia, jak dostanie się do finałów NBA, czy gra w finałach konferencji, regularna gra w playoffach na najwyższym poziomie, bycie tą top 4, top 5 najlepszych drużyn w NBA, a byliśmy wtedy najlepszym drużyną w NBA, to sprawia, że takie wspomnienia zostają na długie lata i właśnie tymi wspomnieniami teraz żyję. No ja na tej reputacji, że tak powiem, cały czas jadę. Damn. Nieczęsto w NBA zdarzają się prawdziwe przyjaźnie, a Gortat jest chyba twoim przyjacielem. Dokładnie tak, prawdziwym przyjacielem. Znamy się jeszcze z czasów Orlando Magic, gdy tam graliśmy razem i utrzymujemy kontakt do tej pory. Nie jest to możliwe, co prawda, na co dzień, ale jesteśmy blisko, do dzisiaj. Zawsze był pracowity, trenował ciężko, chyba najciężej spośród wszystkich, z którymi grałem. Wiedziałem, że jego gwiazda w końcu zaświeci, a w tym zespole ma duże szanse, aby stać się dużą gwiazdą. Jest bardzo miłe, kiedy po meczu możemy spotkać się z kibicami i usłyszeć parę dobrych słów. No nie każdy z nas otrzymuje te słowa takie podbudowujące na co dzień. Nie każdy z nas jest w stanie spotkać się z taką grupą kibiców i utrzymać podziękowania za to, co robimy. I są kibice, którzy naprawdę znają się na koszykówce, są kibice, którzy są w stanie znaleźć takie drobne detale i w grze i naprawdę doceniają to. Jest to bardzo miłe.
Jesteśmy dobrymi kolegami. Marcin był pierwszym koszykarzem, którego spotkałem przyjeżdżając do Orlando. Wspierał mnie na treningach i poza nimi. Teraz razem sobie pomagamy. Takich ludzi oby jak najwięcej. Jego kariera świetnie się rozwija. On przyszedł do NBA kilka lat po mnie i zawsze pracował ciężko tak, aby grać dobrze, jak dzisiaj. Jestem szczęśliwy i dumny, patrząc na to, jak Marcin zmienił się przez te lata. To duże błogosławieństwo grać w NBA już przez samo 5 lat. Zawsze miło popatrzeć, jak ktoś staje się z zawodnika mało znanego podstawową postacią swojej drużyny. Robi dużo dobrego na parkiecie dla Washington Wizards, ale też i waszego kraju. To wspaniałe, co Marcin robi. Dużo mi opowiadał o swoich kampach, które organizuje w Polsce. Dlatego byłem ciekawy, jak to wyjdzie w Stanach. Jestem bardzo wdzięczny za to, że mnie tutaj zaprosił i mogę się przyjrzeć. Praca z dziećmi zawsze sprawia przyjemność, dlatego ja też ostatnio ruszyłem ze swoimi kampami i podglądam tutaj, jak robi się niektóre rzeczy. To duże wyróżnienie dla tych dzieci, że mogą potrenować z Gortatem. On jest świetnym człowiekiem. Jego kampy są bardzo dobrze zorganizowane i niektóre elementy na pewno będę chciał przenieść do swoich w przyszłości. Szczerze powiem, to zaszczyt, że go znam. Organizowanie tych kampów przede wszystkim daje mi dużo radości. Wydaje mi się, że jest potrzeba na tego typu akcji i myślę, że również dziesiątka dzieci, która przyjechała od nas z Polski, MVP naszych kampów, jest to idealny taki punkt dla ich rozwoju, żeby przyjechać tutaj, potrenować z amerykańskimi dziećmi, zobaczyć, na jakim są poziomie i pokazać, któregoś dnia powiedzieć, że grali, byli tu w Stanach, grali przeciwko Amerykanom. Jest to tak jak powiedziałem, początek. My mamy oczywiście różnego rodzaju akcje, będziemy te akcje starać się tutaj wdrażać, ale no, sama organizacja tego kampu to jest dla mnie przyjemność i jakaś tam taka odpłata, spłacenie długu za to, że te dzieci mnie oglądają i przyjeżdżą tu wicerać. Oczywiście ogromne wyzwanie, raz, że jest to w trakcie sezonu, gdzie mamy mecze i treningi. Nie jest łatwo w dniu wolnym ściągnąć do zawodników NBA i cały sztab szkoleniowy. Ciężarów, gdzie są sztangi albo podnoszone ciężary. My mamy dużo rzeczy, się u nas robi pod naporem powietrza. Niestety tak się u nas trenuje. Masz pokazane atmosfery, możesz dodawać, możesz odejmować. Wszystko działa na zasadzie ciśnień. Tu są nasze napoje do picia, wody. Nie uwierzycie, ale takie coś jest tak słodkie jak herbata, a ma tylko 5 gram cukru w sobie, czyli to jest, no nie wiem, łyżeczkę ma, na taką buteleczkę jest łyżeczka cukru, to jest bardzo mało. To są najlepsze napoje, żeby oszukać zawodnika NBA. Można spróbować? Tak, to są zawodnicy, to są najlepsze napoje, żeby oszukać zawodnika NBA, bo my uwielbiamy pić słodkie, a nie możemy pić cukru, dużo ma nas to niższy. Tutaj po meczu czekają nasze rodziny. Tylko i wyłącznie rodziny, znajomi nasi, nasze żony czy dziewczyny mogą, to jak mamy dzieci, to przychodzą, zostawiają, to jest taki malutki żłobek, tam są opiekunki, siedzą sobie dla dzieci, zostawiamy dzieci z opiekunkami, taka żona czy dziewczyna może sobie spokojnie iść na mecz, obejrzeć mecz, to też jest mecz oczywiście na żywo pokazywany, ale albo możesz sobie na parkiet usiąść, obejrzeć mecz, a tutaj dzieci się jak gdyby są pod opieką i nic się nie może stać. Oni potrafią salę z koncertowej hali koncertowej na halę koszykarską zamienić w przeciągu dwóch godzin. Dzisiaj jest koncert, a jutro będziemy po nawet.
Jedną rzeczą, którą na pewno doświadczyłem, to to, że będąc koszykarzem, wiadomo, no, raz, że ustabilizowałem swoje życie, ale dwa, zobaczyłem wiele, wiele rzeczy, zobaczyłem, co się dzieje na świecie i miałem możliwość zobaczenia tego, jak inni też cierpią. I no to jest coś, co polecam innym. Jeżeli ktoś uważa, że ma źle, jeżeli ktoś uważa, że musi pracować 10 godzin dziennie, jeżeli ktoś uważa, że za mało zarabia, jeżeli ktoś uważa, że jego życie jest marne, to niech przyjdzie do takiego szpitala. Niech przyjdzie do takiego szpitala, niech zobaczy, jak się walczy o życie, to wtedy się obudzi. To jest po prostu taka szybka pobudka dla wielu z nas i jeżeli my uważamy, że mamy problem, jeżeli my budzimy się rano, uważamy, że mamy problem, nie wiem, ból kolana czy ból tam z mięśni, zmęczenie, to nic nie wiemy, to nic nie wiemy o życiu. My płaczemy, że mieliśmy słaby mecz, przegraliśmy mecz, zagraliśmy słabe spotkanie, mamy tam 5 przegranych i tak dalej. Dzisiaj ludzie mają poważniejsze problemy. Dzisiaj ludzie mają o wiele poważniejsze problemy i cieszmy się z tego, kim jesteśmy, co mamy. Ten etap, ten moment w trakcie sezonu jest właśnie najgorszy, kiedy po prostu dochodzi do sytuacji, że to grono ludzi, z którymi tak naprawdę mogę porozmawiać o jakichś problemach albo jakichś rzeczach związanych z koszykówką czy moim życiem, to grono się naprawdę bardzo zmniejsza. I no, takie same sytuacje jak Wigilię, takie sytuacje jak święta, no to są na pewno momenty, gdzie chciałbym spędzić się z rodziną. Na razie mam 3 lata przed sobą, obecny sezon plus kolejne 2. Chciałbym gdzieś jeszcze tam w mojej głowie myślami i marzeniami byłoby zagrać jeszcze dodatkowy rok, dwa, ale to ze względu na zdrowie, to tylko jeżeli zdrowie mi da i ciało mi da, jeżeli Bóg mi da, to zagram. Na dzień dzisiejszy to ciężko powiedzieć, jest naprawdę te treningi, mecze dzisiejsze, które gramy i w sposób, jaki NBA się rozwinęło, tu można było zobaczyć, że każdy zespół miał centrów, miał prawdziwych centrów, gdzie były piłki podawane pod kosz, grało się tyłem do kosza. W dzisiejszych czasach na piątce gra zawodnik, który gdzieś biega po wodzie, rzuca za 3 albo jest rozgrywającym. Center jest rozgrywający, dlatego koszykówka kompletnie się zmieniła, ewoluuje tutaj naprawdę w takim kierunku, gdzie no już prawdziwi tacy centrzy już giną, że tak powiem. Już ten gatunek wyginął praktycznie i szuka się teraz innych centrów. No ja na szczęście jeszcze jestem zawodnikiem, który gdzieś tam na pick and rollach gra i mogę się w tej lidze utrzymać na dobrym poziomie, ale no, będzie młodym chłopakom, którzy przychodzą do NBA, będzie im coraz ciężej. Myślę, że te 10 lat nauczyło mnie takiej mądrości życiowej. Mógłbym kupić 10 aut, no ale czy jest to rozsądne? Mógłbym kupić samolot, stać mnie na to, ale czy jest to rozsądne? No to taka mądrość życiowa, myślę, że pojawiła się u mnie w życiu przez ostatnie lata i miejmy nadzieję, że będzie do końca życia tak.